Hej, naprzód, marsz, proletariat. I to cały tekst piosenki, który został nieoficjalnym hymnem Jarocina w pewnym momencie działalności tego oto festiwalu. No właśnie, dlaczego ludzie tak bardzo pokochali proletariat? Mimo ich prostych tekstów, a może właśnie dlatego, że takie te teksty były proste. Sprawdźmy sobie, pomyślmy sobie, a może to bardziej ja opowiem trochę, dlaczego ten proletariat tak się ludziom spodobał. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, które dostaję. Staram się tam zawsze Wam odpisywać, jakoś to komentować mówić, co będzie dalej, albo wyjaśniać, albo się trochę pokłócić. Posłuchać też waszego zdania na temat różnej muzyki, bo to jest jasne, to jest kwestia wszystko tutaj gustu, może nam się coś podobać, nie podobać to wszystko jest jak najbardziej zawsze ok. Zapraszam was serdecznie na Spotify, na metal boomera, tam gdzie możecie posłuchać tych nagrań oraz na Facebooka metal boomera, tam, gdzie też sobie trochę puszczam czasami rzeczy, które są nieoczywiste, albo pokazuję rzeczy nieoczywiste. Też chciałbym Was bardzo zaprosić do sklepu, mojego sklepu, tak panowie, Boomer się sprzedał, posiada własny sklep Metal Boomera, gdzie możecie znaleźć różne koszulki i inne gadżety związane z Metal Boomerem, jeżeli coś Wam się tam spodoba, zapraszam, zapraszam, możecie zakupić, ja za jakiś czas sam zacznę ubierać te koszulki, które tam sprzedaję, mam nadzieję, że coś Wam się tam spodoba, zawsze to będzie jakiś, jakieś miejsce do tego, żeby żeby co? Żeby zarobić, tak? Bo to boomer się sprzedaje. Nie no, to, to, będzie, to będzie kiedyś większa akcja, ale na razie tylko wam powiem tak, ten sklep jest, jak wam się coś spodoba, kupicie, jak nie, to nie kupujcie. Natomiast jeżeli ten kanał ma się rozwijać, to on musi zacząć nieco zarabiać. Chociaż na początek trochę, to już będzie coś. Dobra. Co my tam mamy dalej? Proletariat. Wiecie, ciekawe to jest, że zespół powstał w 1988 roku, czyli tak naprawdę na końcówce takiego socjalizmu, komunizmu w Polsce, i bardzo dziś szybko uzyskał popularność. Właśnie w Jarocinie. Przywysłam różne nagrody i dziennikarzy, i publiczności, co znaczy, że wszystkim się spodobał. E, utwór, który zaśpiewałem niesamowitym moim wokalem na początku, czyli Hej, Naprzód Marsz, właśnie stał się takim nieoficjalnym e, hymnem e, tego festiwalu. No, no i właśnie, co stanowi o sile tego zespołu? Myślę, że nawet dzisiaj, mimo że już dzisiaj trochę inaczej patrzę na ten zespół, i nie, 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 chyba to nie jest taki zespół, który już jak nie wiadomo, jak za nim tęsknie. Ale te początki, te pierwsze lata, to zdecydowanie te płyty, które nagrywali, to jest coś, co, co bardzo, bardzo lubię. W całej historii proletariatu oni zarejestrowali gdzieś tam sobie, wiecie, w garażu taką demówkę, ona się nazywała Revolt. No i usłyszał takie nagranie Andrzej Puczyński, a to był były członek, jeżeli ktoś się orientuje, Formacji Exodus, polskiej Formacji Exodus. No i on wyprodukował. Pierwszy album. Natomiast to, co ciekawe, że w roku 90, o którym tu dzisiaj mówię, to zespół tak naprawdę wydał dwie płyty: jedynkę i dwójkę. O, jakby ją można było określić, bo one miały takie bardzo nieskoordynowane tytuły. Proletariat pisane, y pisane przez I i proletariat pisane przez I. No właśnie, i tak to zostało wydane na przykład na kompaktach. Natomiast później była wersja kasetowa. Tu już zachowano taką poprawną, odwrotną kolejność. No, no w każdym razie ja dzisiaj będę mówił o tej pierwszej płycie pierwszej płycie, która, która właśnie jest płytą proletariatu. Nie tą czerwoną, tą czarną, chociaż też okładki już widziałem różne. No i dobra. Zespół, to myślę, że co, co, co warto tutaj podkreślić, to był zespół właśnie przełomu tych, tych lat. Koniec komunizmu, wchodzimy w demokrację, wchodzimy w jakiś nowy świat, no ale zespół najwyraźniej tkwił jeszcze gdzieś w tym, co się działo w Polsce w latach komunizmu i ironizował sobie na temat tego, co się działo, jednocześnie łącząc to z tym, co będzie. Tak jakby z takim Dużym przymrużeniem oka e, pokazywał, że ten nowy świat, ten nowy fajny świat, który nas będzie sięgać, to... Tak nie wiadomo, czy to będzie aż takie fajne. I jak zespół, zresztą później sam bardzo świetnie, Olej się, czyli wokalista, odwoływał, pokazywał te różne dziwne rzeczy, które się działy, że wcale nie zawsze jest tak fajnie, jak nam się mogło wydaje. Więc to, co robili, można troszeczkę tekstowo nazwać takim kabaretem. Raz kabaret, raz czasami to takie zdecydowanie mądrzejsze teksty. Bardzo antysystemowe, rewolucyjne, ale to wszystko towarzyszyło. To myślę, że jest taka fajna historia takim zmianom, które się dokonywały w latach 90. Wiecie, ja w latach, po początek lat 90., no to już byłem nastolatkiem, już tam była jakaś końcówka podstawówki, więc ja coś jeszcze pamiętam. Natomiast muzycy prawdopodobnie pamiętali dużo więcej, przynajmniej kilka lat więcej ode mnie, i już jakoś mogli coś więcej, mądrzej opowiedzieć. Pamiętam, że kiedy, kiedy usłyszałem, chyba pierwszą w ogóle w, tą czerwoną jednak płytę usłyszałem, ona mnie zafascynowała, natomiast jedynka była całkiem, całkiem też, em, też słuszna. Pamiętam, że pierwszy utwór tutaj na jedynce, który słyszałem, utwór Chlajmy, piękny tytuł Chlajmy, może "Chlejmy" powinno być, "Chlejmy", a może ja tak mam napisane tylko, ech ludzie. Patrz, to chlejmy, chlejmy. No dobrze, kiedy pierwszy raz usłyszałem to, zdziwiłem się, bo na początek, kiedy oni zaczęli śpiewać, mówiłem, o, jakaś fajna, szybka muza, ale ja nic nie rozumiem, co oni śpiewają. No tak, teraz już wiem, co śpiewają, bo już tyle razy to przesłuchałem, ale wiesz, to był taki szybki śpiew ja tak, zaraz, zaraz, zaraz co ja Tekstów nie mam. A coś tutaj oni śpiewają. I tak czy musiałem się tam e, m, e, wsłuchiwać. No i taka była to zabawna piosenka z młodzieńczymi pomrukami chlejmy. W jakimś sensie, kiedy mówiłem niedawno o zespole KSU i pójdzie pod prąd, trochę mi to tak przypomina. No, raz, że je, był to jakiś taki zespół punkowy, bardziej post -punkowy, tak. Więc te teksty też, też były proste. A jednak jest chlajmy, chlajmy, choć jest takie nieprawidłowe, nie? Chlajmy, chlejmy. Ach. Ale ja zawsze byłem za tym, że mowa jest czymś dynamicznym i niech, ktoś, niech każdy używa słów tak, jak uważa. E, właśnie ciekawe jest to, że ja opowiadając jako tu metal boomer, tak, to jednak ten punk gdzieś tam się zawsze mniej, ale jednak przywijał. Natomiast to, co myślę mnie wchłonęło do proletariatu, to było to, że to dla mnie nigdy nie był taki... Punk, taki czysty punk, tak? to raczej było coś w rodzaju post-punka, takiej nowej fali, zimnej fali, to, to różnie to się nazywało. No właśnie, że oni jakby korzystali z pewnych, tak powiem, narzędzi i pewnych sposobów, w jaki grają punkowcy, ale i były tam elementy, ale oni tam zawsze coś więcej robili. Nie spodziewałbym się w życiu po tych dwóch pierwszych płytach, w jakim kierunku oni pójdą. Do tego oczywiście dojdziemy. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to, to posłuchają przy jakichś kolejnych. Płytach, natomiast no, faktem jest, że robili, poszli muzycznie w fajną stronę, która mi się bardzo spodobała. No i dochodzi o to, pójdźmy trochę do innych piosenek, do innych też tekstów. Druga piosenka, proletariat, czyli prawie że piosenka mógłbym powiedzieć tytułowa. Od razu jest deklaracja, kim jesteśmy i o co nam właściwie chodzi. I o, to jest jedna z tych piosenek, które śpiewałem Tak jak śpiewałem kiedyś KSU To było coś Aż przełknę Przepraszam, to było coś Co, 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 co się po prostu śpiewało Prosty tekst, melodia Po prostu to można było krzyczeć Szarpać, wrzeszczeć Jak tylko można I te pro, proste porykiwania weselne Nie wiem skąd Pan Olej tak, jeżeli można tak powiedzieć po pseudonimie, ciągle o tym hej hej było gdzieś tam, takie miały jakieś takie awanturniczo-weselne e, wtręty. No właśnie, młodzieńcze yy, marzenia, okay, takie tak naprawdę z dzisiejszego punktu widzenia, ale to było takie miłe, my nie damy nigdy się, nie złapiecie nas za łeb, cokolwiek to oznaczało, brzmiało dobrze, ale pewnie nikt tego nie rozumiał, każdy miał na myśli co innego, a dziś 30 lat później każdy, nikt chyba już nie wie o co chodziło, <laughs> ale następne pokolenie, kiedy będzie to słuchać, może coś tam odkryje, no były też takie bardziej pankowe solówki. Bardzo sympatyczne, bardzo melodyjne, przynajmniej tutaj w tym, w tym utworze. Natomiast utwór Zostanę Żołnierzem, to przypominam go sobie tak samo z tekstami KSU: Deszczenia Spokojne, czyli tak? 1944, jeszcze z pewną piosenką Tilaf, którą kiedy byłem w jednostce wojskowej. Właśnie w latach 90. to przypominaliśmy sobie te piosenki i, i czasami się śpiewaliśmy tak na pocieszenie i, i piosenka proletariatu też właśnie taka była śpiewana w wojsku. Dużo tu takiej właśnie nowej, nowej fali. To już taki nie jest pan Zostanę, zostanę żołnierzem, już wiem. Zostanę, zostanę żołnierzem. Nie mogę, nie mogę, doczekać już się, gdy przyjdzie, przyjdzie ten wyśniony dzień. Tak się właśnie tam śpiewało. Dużo ironii, dużo ironii w tych tekstach było, gdzie, gdzie Olej tutaj bardzo, bardzo zachwalał ten różny ustrój mijający i obecny. Oczywiście wszystko to z przymrużeniem oka. Natomiast no, pojawiały się też takie ciekawe, nazwałbym bardziej ambitne i teksty, i melodie, przykład, gdy umierają bogowie. Ciekawy jest w ogóle sam tekst pokazujący o pewnej takiej mentalności sowieckiej, komunistycznej, że, która do dzisiaj jest na przykład w Rosji bardzo, bardzo widziana, chociaż jakby się tak pewnie dobrze przyjrzeć, to w wielu innych krajach, w Polsce też może w mniejszym stopniu już mentalność, która miała, chciała zawsze mieć nad sobą jakiegoś wodza. No właśnie, a wszystko to się zaczynało taką fajną, transową gitarą hipnotyzującym basem. To no już nie był punk, to już było coś dużo dalej. To jeden z takich wycierifów, pisanych, które tak naprawdę w kółko by można było słuchać, jak, jak, jak to leci. No i właśnie ta mentalność o tym, że jest wódz, że wódz nam wskazuje, gdzie mamy iść. No to taka, taka pieć, która jeszcze jakiś tam głębszej komunie mo mogliby z z stworzyć z tego zespół propagandowy. Natomiast no to już słychać taką ironię tak, kim będzie nowy wódz, gdy stary o Mariusz. <śmiennie> I tak, chodząc sobie, mamy tutaj różne utwory, nie, nie do każdego, może będę jakoś specjalnie się odnosił. Um, utwór Wstawaj. Właściwie głównie dlatego, e, że jest tu znowu słowo hej, które się ciągle powtarza. Ulubione słowo hej, ale są tu takie teksty, które już dla gimbazy dzisiejszej są niezrozumiałe. No tak, wstawaj, bracie, wraz. Nie pytaj, gdzie jest kres. Tworzymy no właśnie trzy razy tak. To było takie pewnie. Wszyscy, którzy jesteście mniej więcej w moim wieku, to kojarzycie, chociaż... Ja sam już tego nie, nie pamiętam, ale, ale jeszcze, jeszcze gdzieś to przekazywane było przez moich rodziców, gdzie trzeba było głosować, tak, i ludzie na przykład na domach pisać trzy razy. Tak, jak ktoś oglądał sami swoi, to może skojarzyć to z pewną sceną stamtąd. No i co? A teraz utwór, który wam niesamowicie wyśpiewałem na początku. Wiecie, jak nie. Rozpoznacie po jednej nutce. No. O tym o już mówiłem, więc nie będę podchodził, ale to było świetne, takie proste teksty, prosta melodia, szybkość, melodyjność i to miało ten swój niesamowity urok. Red Rain. To już na pewno nie jest punk. To nie jest szybkość, to jest pewna głębokość, klimat. Coś, co w przyszłości... Zaskakujące, dużo mocniej będzie przez zespół eksponowane. Myślę, że tego niewielu się spodziewało, ale posłuchajcie z tym fragment. Te śpiew, gitary, klimat, słowa. Wow, to miało swoją taką mocną, mocne wejście. <śpiewanie> Ten czerwony deszcz to myślę, że miał, miał, miał swój wydźwięk w, co, w odniesieniu do tych starych czasów, ale ta gitara, która tam wyje, ten olej, który, który śpiewa nie wcale nie szybko, ale tak bardzo dosadnie. Wow, wow. to jest jedna z tych, z, tych, z tych piosenek, która mnie bardzo mocno dziś przekonywała, że to nie jest taki po prostu zespół. Prosty zespół, tak? Ten zespół chce coś, chce coś więcej, chcesz. Coś chcę coś powiedzieć więcej. No ale oczywiście potrafił też zoić jak na przykład w utworze Wała. Sama nazwa wskazuje. Wała. Wała. No tak, to mój stary, stary numer, że mówię wam o czymś, a później puszczam co innego. Musicie się tego przyzwyczaić, bo ja tych audycji nie kroję, albo bynajmniej bardzo rzadko. Trudno, trudno. Jakby wychodzę, wchodzę tu na żywioł, na, tych, na tym i jak coś pomylę, to pomylę. To będziecie mnie pewnie słusznie w komentarzach łoić, ale myślę, że tu już będzie wała. No właśnie, Stara Europa wnet pochłonie nas. Znów wrócimy do podziału klas. To już jakby tutaj, wiecie, olej taki trochę pro, proroczo sobie różne rzeczy e, śpiewał wcale, to nie będzie prosto. To taki. E, to, co na pewno zostało pankowego e, cały czas w, przez wiele lat w proletariacie, to właśnie taki przekaz, prosty, pankowy, przekaz antysystemowy, nie? E, a może nawet nie pankowy, a polski po prostu? Tak, my, my, lubimy, my lubimy narzekać, my lubimy drwić sobie. To nas ratowało przez lata i proletariat dziś utrzymał ten klimat. Hmm, Tienanmen, kolejny poruszający utwór. Zdradę rewolucji, karą tylko śmierć. No tak, stare niedobre czasy i cały czas rzeczywistość naszego wschodniego sąsiada Rosji. A dla nas nauczką niech będzie Tiananmen. No, utwór, który myślę, nawet jeżeli nie wiesz, co to Tiananmen, to jest poruszający do dzisiaj i bardzo cały czas. Aktualny i na czasie. W ogóle ciekawe jest to, że, że, że czasami właśnie takie proste teksty e, mówiące czasami o jakimś wydarzeniu, ale, ale mówią też o, o jakichś takich uniwersalnych rzeczach, które nieważne, że to słuchamy 30 lat później, nagle się okazuje, że to cały czas jest aktualne. tak? Mamy na przykład tutaj zaraz taki tekst: Oszukany. Tak? Taki żal człowieka, który pracował na dobrobyt, ale wielkie G z tego ma. Mm. No oczywiście to jest w takim kontekście komunistycznym, tak? Natomiast myślę, że w takim tekście wiele osób mogłoby się po prostu odnaleźć dzisiaj. No właśnie, ludzie ludziom wilkiem od 40 z lat. Oczywiście miał bardzo jednoznaczny odnośnik do, do, do komunistycznych lat, które były w Polsce po wojnie. Ale jak się tak dobrze przyjrzeć temu tekstowi, ludzie, ludziom, wilkiem, to jest aktualne do dzisiaj. Ciekawe, bo, bo, bo oni zaczęli ten. Tutaj wiele jest takich piosenek durowych, pieśni, utworów tak y jakieś takie mrużenie oka, kabarecik, ale jak tutaj tak właśnie sobie zobaczyłem, że te kilka utworów takich już później w środku, było na takim bardzo smutnym wydźwięku, one wcale tak nie są takie bardzo, że tak powiem sym sympatyczne i, i tylko miłe, tak? Y jest tu wiele takiego nerwa, y wiele takiego wkurzenia, smutku, tak? Y Okej, okay, pojawiają się później takie teksty, które czy może teksty się za wiele tak aż nie zmieniają, może są bardziej bardziej, jednak mimo wszystko, pabardi, bardziej durowe, jakieś takie dźwięki, dy, 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 weselsze pieśń, na przykład jego dezwa, to taka socjalistyczna piosenka z dużą, z dużą, z dużą, z dużym elementem ironii. No tak, nie ma to jak zaśpiewać wesoły, wesołymi dźwiękami a kto nie śpiewa, dostanie prosto w łeb no ale oczywiście piosenka ma też swój ironiczne zakończenie najpierw nawołująca najpierw nawołuje bardzo co, byśmy, co musimy tutaj zrobić w Polsce a później podmiot liryczny mówi co sam zrobi No właśnie i to chyba dobrze oddało pewne, pewne rzeczy, które do dzisiaj ludzie robią w Polsce, po prostu trzeba czasami wyjechać stąd. No sam koniec Demo Blues, czyli kolejna taka weselsza, żywa, żywa pieśnia, tak naprawdę nieco podobna do po, poprzedniej z bardzo dużą ironią. No, właśnie, i tu jest cała opowieść o tym, co takiego wspaniałego jest w Polsce. No, a kto by tego nie chciał? No, proste, a kto by nie chciał, niech na ten przykład powieści się. To dopiero początek. Olej dał się poznać jako dobry, ciekawy wokalista, piszący i ciekawe teksty. Um, proste, dosadne i ze swoim wokalem. Na tej płycie, na następnej nawet, jeszcze tak tego nie będzie słychać. Dopiero trzecia płyta, Uuu, tam będzie to wy już wiecie, nie? Tam będzie coś, co. co, co jest piękne, co. Co w jakiś sposób do dzisiaj jest dla mnie to taka płyta. No ale dobra, dojdziemy jeszcze do czarnych szeregów. Słuchajcie, płyta ta obecna, jedynka, nawiązywała do punka. Tak? Często właśnie się nazywa tak bardziej post-punkiem. Tak? Teksty, które zdecydowanie kontestowały, zostaną rzeczywistość. A ta ostra muza, melodyjność i to zaangażowanie oleja sprawiały, że to wszystko dało akurat ludziom takie myśl, myślę rzecz, którą inni potrzebowali. Takie fajnie, fajnie, że coś się skończyło, fajnie, że przychodzi nowa rzeczywistość w Polsce, ale popatrzmy na nią z pewnym przymrużeniem oka, bo wcale nie jest prosto, bo, tak, bo, tak, bo to wcale nie było prosto. To, że nagle zaczęło się coś robić lepiej, że więcej rzeczy na półkach było, ale było znów mniej pieniędzy, tak? Więc to były takie czasy, które, no ja jeszcze byłem takim nastatkiem, więc nie do końca mam prawo wszystko pamiętać, ale jak rozmawiam czasami z ludźmi, to mówią, to mówią, że to z jednej strony były fajne, z drugiej strony wcale niełatwe czasy. Ja myślę, że proletariat wbił się świetnie w taki moment, takiego pokolenia, które jest pomiędzy tymi przemianami i próbuje i próbuje gdzieś, gdzieś, gdzieś to wszystko jakoś przemyśleć, przekuć na muzykę. Olej w jednym z wywiadów stwierdził, że tak, cytuję, reprezentujemy pokolenie, które dostało w dupę podczas przemian. No i tak właśnie było. Ale najlepsze dopiero, dopiero przed nami. Czy płyta się zestarzała? No jasne, zestarzała się, oczywiście. Natomiast teksty nie do końca się zestarzały. One są w jakiś sposób przyśmiewcze w Polsce cały czas aktualne, choć te młodsze pokolenie może mieć problem z interpretacją pewnie, pewnych rzeczy, co powoduje, że do starości tej płyty coraz bliżej. <grydy> to chyba nie jest aż taka płyta jak KSU, która, która moc, dużo mocniej się gdzieś tam przewinęła. W ocenie w szkolnej mojej skali na 6 dałbym czwórkę. Czwórkę, dobry, dobry początek, naprawdę myślisz sobie, będzie, będzie tylko i jeszcze lepiej. Zapraszam Was na Spotify, zapraszam Was na Facebooka metal Metalbumeradzie, też sobie tam możemy porozmawiać Zapraszam Was do komentarzy No i zapraszam Was do sklepu, który możecie znaleźć w opisie Gdzie ten sklep się znajduje I tam sobie być może wybrać coś, co Wam się spodoba Na przykład jakąś ciekawą koszulkę Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem Trzymajcie się